Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Watan, a to jest grupa H, czyli ostatnia grupa, jaka będzie w tym sezonie Wojny Widzów. Oczywiście, sezon trzeci. Dobra, bez większego gadania lecimy, przedstawiam wam wszystkie państwa, bo spieszę się, kurde, bo zostało mi jakieś pół godziny, muszę wychodzić do pracy, więc po prostu nagrywam ten odcinek, od razu się ubieram i lecę jak na szybkości do pracy, więc bez większego gadania muszę wam pokazać kraje. Zaczyna się tutaj od Imperium Dona Vasila, potem mamy Wilkolandię, Sarmatię, Holy Roman Empire, Misiaczki, Niepokonani, Imperium Pancernych, dalej mamy Królestwo Doara, Caldera, Rozrewolweryzowani, tam dalej chyba rewolwery, tak chyba tak to miało być, Patolandia, Klonowo, Uniwersalia, Imperium Dresa, Złota Kompania, Bittersteela, Bittersteela, nie pamiętam jak się to czytało, to było z gry o tron oczywiście. Imperium Sieveria, Pinzon Imperium, Trakopolandia, dalej mamy Polonia Pokoju, Unia Lubelska, Cesarstwo Lechistanu, Czysta Agonia, Związek Bocia, Poland Can Into Space, Podkarpacie, Angimuzwa Empire, dalej mamy Imperium Kolonijne, Wolegograd, Algrad, Olivierland, dalej mamy Ciemnogrodek, Niscy Nie Skaczą, Enfer, Lilaksowo, dalej mamy Przenajświętszą Rzeczpospolitą, Grymonie, Królestwo Dresów, Faraday Cage, Pan Paweł, Legia Warszawa, Złote Góry, Kuce Bratysławi, Etniczni Widzowie Późnego Niedźwiedzia, Królestwo Gimbazy, Królestwo Wąszy, Nowy El Lafran, Czwarta Rzeczpospolita, Rzeczyca, Agrea, Wilkrzyn, dalej mamy Andrzejów, Ucicha V2, Kebab Empire, Dramus, Zajona, Shadow Kingdom, Chan, Shire, Międzymorze, Japonia, Oneska, Corvinland, Nowy Izrael, Elsfery, dalej mamy Wielkopolskę, Szczuwary, Białograń, Krzanowo, Monarchię Masońską, Januszowo V2, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Czarny Kot 6, Cesarstwo Naja, Alparia, True Trump Empire, Szamotulandia, Rzeczpospolita Wielkopolska chyba miała być, tam nie jestem pewien, Make Obama Great Again, Zakon Maciejek, Pawloland, Roar, Akerlandia, dalej mamy Etyczne Ziemie, Cebulandię, Michland, Imperium w Pierdolu, Święte Imperium Kaczej Rozum, chyba miało być Kaczek Rozumnych, prawdopodobnie, tylko że nie napisałem. Niepodległa Pietras, Patopolis, Centralna V1, New Orlean Republic, Harcinowo, Pol Rusja oraz, nie, Zdzisland oraz Wojtusiowo. Dobra, to byłoby tyle. Ja już od razu daję na piąteczkę i lecimy dzisiaj oczywiście do zrobienia do roku 1540 gramy. I kurde, powiem wam, że no mówię, śpieszę się dzisiaj, bo tak sobie nagrywam teraz już tak naprawdę bardzo, bardzo późno. Właśnie sorry, że nie było ostatnio przez dwa dni tych odcinków właśnie z Wojny Widzów. A to dlatego, że po prostu byłem zmęczony już tym wszystkim. Te 6 grup wcześniej jeszcze mnie naprawdę bardzo zmęczyło, trochę mnie wypaliło, musiałem odpocząć, musiałem zebrać siły. I po prostu teraz dokończę te grupy i już mam mapę na finały, DJ mi przesłał, więc bardzo, bardzo się cieszę. O niej trochę mówiłem w grupie A, więc tutaj już nie będę mówił, znaczy w grupie A, w grupie G, tak? Bo to jest H grupa. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że przynajmniej, czyli w grupie G mówiłem o niej, a to jest grupa H, tak? Czekajcie, A, B, C, D, E, F, G, H, tak, to jest grupa H, patrzcie. Umiem alfabet, yeah, nowa umiejętność Wotana. Dobra, tak w ogóle to tutaj dzisiaj będę bardziej gadał.
bo już mi się tak nie chce po prostu patrzeć na każdy kraj. Najwyżej co chwilę będę po prostu tabelkę pokazywał i tak bardziej pogadankowa. Tutaj będzie już widzę, że Kebab Empire, Legia Warszawa, Święte Imperium Kaczek Rozumnych, Królestwo Gimbazy oraz Niepokonani zdobyli po trzeciej prowincji, więc już tam jakieś państwa prawdopodobnie odpadły. No niestety widać, że tutaj właśnie na przykład Polish Homan Roman Empire zdobyło sobie trzecią prowincję od kogo? Od misiaczków. No to niestety misiaczki dostałyście w tyłek. No ale zdarza się. Tak to czasami jest, tak już wojna widzę. Tutaj na przykład dwa kraje dostają w tyłek. Trzy kraje, bo trzy kraje nie mogą kolonizować, więc opatrzcie, naprawdę Imperium Siewiera tak mocno tutaj zaatakowało na początku, widzicie. Zdobyło sobie dwie prowincje od dwóch innych państw. Oczywiście od razu nawali o dużą ekspansję, więc jak tylko coś by to jeszcze zdobyło, to by miało już tutaj no sobie koalicję. No ale też może te prowincje skolonizować, no chyba, że na przykład to państwo pierwsze skolonizuje, a bardzo możliwe, że tak będzie. Tak samo to państwo możliwe, że sobie pierwsze tu skolonizuje. Zobaczymy jak to będzie. No ale już tutaj pierwsze państwa, no źle włączyłem. Pierwsze państwa, jak tu widzicie, już ma właśnie Imperium 47 elementów, więc ładnie wyskoczyło do przodu. Dobra. Ogólnie to teraz będzie weekend, więc będzie naprawdę dobrze. Bo myślę, że na weekendzie troszeczkę więcej porobię, jeśli chodzi o kanał. Też postaram się nadrobić zaległości w odpowiadaniu na komentarze. Mam nadzieję, że mi w końcu się to uda, bo naprawdę ostatnio mało czasu na to miałem i wiem, że źle się z tym czuję po pierwsze. Źle się z tym czuję, bo ja tak mówiłem już od dłuższego czasu, zawsze to odpowiadałem na te komentarze. No ale po prostu ostatnio jakoś, nie miałem czasu po pierwsze, po drugie miałem tak jakoś, nie wiem, czułem się troszeczkę wypalony, powiem wam, jeśli chodzi o tego YouTube'a. Nagrywam tak regularnie, tam z przerwami, jak byłem chory, tam z tydzień, maksymalnie półtora tygodnia. To tak nagrywam już od roku, albo roku z kilkoma miesiącami, więc po prostu już w pewnym momencie po prostu, nie wiem, jakoś tak chciałem sobie zrobić przerwę, ale z drugiej strony nie chcę, bo jednak to już jakoś tak mi, wiecie, tak z jednej strony bym sobie zrobił przerwę, ale z drugiej strony wiemy, że po tej przerwie byłoby lipa, więc wolę zostać, a po drugie to kurde trochę będzie pewnie mi brakowało nagrywania już po kilku dniach, więc tak wiecie, trochę to dziwne jest, ale no nie wiem, czy to zrozumiecie. Po prostu ja robię jeden taki błąd, że ja nie nagrywam czasami jakiejś serii na zapas. I wtedy jak na przykład, wiecie, czuję się wypalony i troszeczkę, no nie mam za bardzo, nie wiem, sił i ochoty na nagrywanie i muszę nagrywać tak jakby na siłę, to ja wtedy powiem te serie, które mam nagrane na zapas, wtedy dawać na YouTube'a, powiedzieć na przykład, że o, przepraszam, nie będzie teraz chwilę tych normalnych serii, tylko właśnie na przykład łapcie taką serię i tak dalej. Ja to muszę zrobić, muszę sobie jakoś takie serie, jakąś taką luźną gierkę czy coś znaleźć, po prostu nagrać i w razie czego, jakby mnie nie było przez chwilę, to żebym zawsze miał coś wam tam do wrzucenia, czy na jakiegoś, nie wiem, Overwatcha, jak sobie pogram jakieś rankedziki, czy coś takiego. Takie coś, po prostu wiecie, na luzie. Mam nadzieję, że wam to by nie przeszkadzało. No, ale wiadomo, że jakaś jedna czy dwie serie taka, która będzie nagrywana z dnia na dzień, zawsze będzie u mnie. No bo jednak lubię właśnie mieć ten stały kontakt z widzami, że wiecie, że to też lepsze do was, dla widzów, jeśli wiecie, że na przykład nagrywam z dnia na dzień i wiecie, że jak napiszecie komentarz, to ja go przeczytam przed nagraniem następnego odcinka, nie będzie tak, że na przykład wiecie, nagram całą serię, wy napiszecie komentarz i tak naprawdę wszystkie wasze rady i tak dalej, to one się już tak naprawdę przynajmniej do tego let's play nie przydadzą, ale to też właśnie to nie jest do końca tak, bo na przykład nawet jak nagram jakąś gierkę, ja sobie ją nagram na zapas, przejdę ją i ludzie czasami wiecie, po co komentować, jak i tak już mu to nie pomoże, no. W tym na przykład let's play nie, ale w kolejnym na przykład robić tej gry, to już by mi pomogło. Ja tam zawsze się lubię tam polepszać swojego skilla, że tak powiem. Więc nawet jeśli już na przykład minęło coś, żebym mógł coś zrobić, a wy wiecie, że mógłbym coś lepiej zrobić, to napiszcie mi o tym. Oczywiście napiszcie mi o tym, bo dzięki temu, no wiecie, ja się już na przykład następnym razem już coś polepszy. Też będę wiedział, że na przykład coś źle zrobiłem, coś lepiej mogłem zrobić. Dzięki temu właśnie będę sobie tutaj na przykład to ogarnę i na przykład w innej gierce sobie będzie jakaś podobna mechanika, już będę wiedział, co mniej więcej robić. Tak na przykład jak graliśmy w tego, w Warcrafta z Lutelem, z Repusem i z Lukasem, no tam dużo osób pisało mi różne strategie i chociaż już mieliśmy nagrane filmiki, to dzięki temu ja coś tam się nauczyłem. No i na przykład jakbyśmy kiedykolwiek mieli z nimi jeszcze raz sobie zagrać, no to kurde, już coś tam więcej będę może potrafił. To też, właśnie też jest, właśnie tutaj może poruszę taki temat, że często na przykład wiecie, ludzie piszą mi, tacy, którzy szukają danej gry, znajdą na przykład jakieś tam mój filmiki, widzą, że tego i piszą mi, że o, do dupy grasz, po co to nagrywasz, jak nie potrafisz dobrze grać tą gierkę. A kto powiedział, że żeby nagrywać, na przykład trzeba grać dobrze w jakąś gierkę też? Chodzi o to, że
My jako youtuberzy czasami nie mamy czasu grać w daną grę i nauczyć się, wiecie, na 100% i tak dalej, żeby to nagrać. Na przykład niektóre gierki, które dopiero co wychodzą i tak dalej, no to przeważnie często ludzie chcą, żeby jak najszybciej je nagrać. Na przykład, nie wiem, z Kozakami 3, no tutaj nie mieliśmy za bardzo czasu, żeby się pouczyć, tylko chcieliśmy jak najszybciej, wiecie, jako pierwsi nagrać coś z tego i po prostu, no, szliśmy na żywioł i tak dalej. Wiadomo, że to nie mieliśmy jakiegoś wielkiego skilla, no ale ludzie jakoś tam wysiedlenie to miało, więc ludziom się podobało w ogóle. W sumie może bym coś nagrał kiedyś z Kozaków, bo to fajnie mi się w to grało, to znaczy gra ma dużo bugów i tak dalej, raczej bugów, no kilka takich mechanik też w niej jest do dupy, ale ogólnie przejmowanie Menas mi się bardzo podobało, ale pewnie tylko dlatego, że nikt mi tak nie przejmował, tylko ja bardziej innym przejmowałem, bo nie wiem, jakoś Lukas, Repus i Luther tego nie robili za bardzo, a jak robili, to dałem radę się jakoś obronić przed tym. A ja bardzo właśnie lubiłem jechać na przykład do miasta i właśnie mojego przeciwnika, czy tam Lukasa, Repusa czy Lutela i po prostu przejmować im całe miasto, czy tam część miasta, czy część chłopów i po prostu budować sobie drugie miasto z ich technologią. Co też było fajne właśnie, że można było sobie zabrać chłopa z jakiejś tam cywilizacji i zbudować sobie nowe budynki, bo tak samo też koszary, jak budowaliście koszary, to... jak budowaliście koszary ze waszej cywilizacji, to każde kolejne koszary były coraz droższe i tam trzecie już były naprawdę zajebicie drogie. Ale jak zabraliście komuś chłopa i ten chłop był z innej cywilizacji, to znowu mieliście taką podstawową cenę tych koszar. Tak jakbyście pierwsze koszary budowali, jeśli budowaliście koszary w tamtej cywilizacji, więc po prostu mogliście mieć na przykład cztery koszary po bardzo niskiej cenie, bo na przykład trzy, chyba, nie jestem pewien jak to jest, ale prawdopodobnie trzy koszary z jednej cywilizacji były droższe niż cztery z dwóch, więc no... znaczy po dwa z tych dwóch cywilizacji, więc to ogólnie fajnie było. Ogólnie też mam taki pomysł na pewną serię. Tylko tutaj też to nie jest seria samemu, tylko bardziej właśnie z kimś. Właśnie będę musiał albo do kogoś napisać, albo po prostu zrobię tą serię, zobaczymy jak to jeszcze będzie. Ale myślę, że to może być naprawdę dobra seria. Co prawda nie będzie z Europki, więc dla was pewnie już, o Boże, bo ten nagrywa coś innego niż Europkę. No tak, bo ja nigdy nie powiedziałem, że Europka to jest jedyna, co będzie na moim kanale. Też będą inne gry, oczywiście. Też oczywiście nie mówię, że strategia będzie to jedyne, co będzie na moim kanale, bo też to takie nie było. Ja nagrywałem przecież Far Cry'a. Kureczkę, Far Cry Primala, Shadow of Mordor nagrywałem i dużo innych gierek w sumie takich. Ale też, ale oczywiście strategie to jest jakby taka główna część mojego kanału, na której kanał się długo opierał. Opierał i się opiera w sumie cały czas, bo to wiadomo, że to strategie jak na razie górują u mnie. Zobaczymy jak będzie w przyszłości, bo tak samo jak kiedyś myślałem, że jak ja skończyłem nagrywać Twierdzę Krzyżowca, to ja myślałem sobie, Boże, przecież jak ja mogę przejść do innej gry, jak ja mogę Twierdzę poczuć, przecież mam widzów wyłącznie prawie z Twierdzy, tak? Tak teraz sobie myślę, Boże, jak ja mogę kiedykolwiek Europkę porzucić, jak ja mam przecież widzów z samej tego Europki i oni chcą Europkę. No ale myślę, że jakbym coś na przykład naprawdę zajebistego zrobił z innej gierki, to potem ludzie by się przekonali i tyle. I potem by było na przykład, że z tamtej gierki, jakbym mógł zmienić tamtą gierkę na coś innego. No, tak jest, że od czasu do czasu właśnie jakoś taką fajną gierkę, jakąś serię się zrobi. Więc właśnie, jeśli też nagrywacie na YouTubie, no to po prostu nagrywajcie. Też nie pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego na doneta wrzucać. Na przykład jak zaczynacie szczególnie, to... nie róbcie tak, że na przykład, nie wiem, zrobicie jakieś błędy na nagraniu pierwszego odcinka, to od razu musicie go wrzucić. Jeżeli nie mówiliście swoim widzom, że na przykład o tej godzinie dokładnie będzie odcinek, co nie? To z pierwszym odcinkiem często się warto wstrzymać. Ja tak czasami robię, że właśnie nagram, ale pierwszy odcinek na przykład coś nie wyjdzie i tak dalej. No to spróbuję sobie jeszcze raz, żeby to, wiecie, pierwszy odcinek z przytupem naprawdę tak zrobić, bo dużo osób po prostu po pierwszym odcinku już sobie tam, jak to powiedzieć... w pierwszym odcinku już się decydują, czy chcą oglądać serię, czy nie, więc czasem warto po prostu nagrać drugi raz ten pierwszy odcinek. Znaczy chodzi, jeśli o nie to, że chodzi, nie wiem, że w grze nam nie pójdzie, że nie wiem, rozwalą nas czy coś takiego, tylko chodzi mi bardziej o to, że nie wiem, w nagrywaniu nie będziecie, wiecie, w pełni sił, czy w tym stylu, czy po prostu wasz komentarz będzie niezbyt dobry, to po prostu lepiej poczekać. Tak samo jak jesteście chorzy, bez stresu, nie nagrywajcie tyle po prostu. Ja po prostu nie lubię nagrywać jak jestem chory i nie lubię też oglądać innych jak ktoś jest chory i smarka cały czas i kaszle i ciągle przeprasza za to, że o, sorry, że jestem chory, no ale chciałem to nagrać. No, nie, no po prostu powiedz widzom 2-3 dni przerwy i jedziesz dalej potem. Ja, moim zdaniem to jest takie, nie wiem jak wasze jest zdanie. I też właśnie wtedy na przykład warto mieć nagrane na zapas. Sorry, że dzisiaj tak bardziej sobie taki pogadankowy odcinek robię. Ale no mówię, powiem wam też po wcześniejszych grupie, jak tak patrzyłem się cały czas na to, co te kraje robią, to troszeczkę mnie wymęczyło, więc teraz wolę tak pogadać i najwyżej wam pokazywać mniej więcej, co te kraje, wiecie, który wasz kraj jest i wiecie, co ten wasz kraj robi mniej więcej.
A więc bez problemu, myślę, że tu ogarniecie, co chwilę tabelki będę pokazywał. Tutaj w ogóle cały czas walczą o Imperium Dressa. Pierdol, szykują dla innych. No, więc po prostu... Tak to jest. O, pewnie wielu z was też próbowało coś tam na YouTubie zrobić. Pamiętam, że raz było tak, jak to jeszcze chyba z 2 albo 3 lata temu, bardziej 3, jak był jakiś panel, nie wiem, jak co to za impreza była, Boże. Albo PGA, albo Pyrkon. A wtedy jeszcze, wiesz, youtuberzy na tych, na panelach jeszcze nie było też tak bardzo, nie jakby to powiedzieć, częste. No właśnie był ten, rozmawiali o YouTubie, któryś z twórców, nie pamiętam, który to był. Zapytał się właśnie, ile osób z tych na sali też nagrywa, czy próbowało nagrywać. Prawie wszyscy ręka w górę, naprawdę. A ilu osobom się, nie wiem, przekroczyło 1000 słów, no i to już naprawdę bardzo mało, no bo to wiadomo, tak dużo osób, ale też dużo osób na przykład, wiecie, wrzuci coś, 2 tygodnie ponagrywa, popatrzy, o, słabe wyświetlenia przez 2 tygodnie, to ja pierdzielę, to nie nagrywam. I tyle. Ja na przykład powiem, muszę wam się przyznać, że ja przez 2 albo 3 lata, bardziej tak 2 lata, trzy lata z przerwami, czasami miałem przerwę kilka miesięcy, to przecież ja pierwsze swoje 3 lata na YouTubie, to ja miałem wyświetlenia tak na odcinku nowym po, nie wiem, po 10-20 wyświetleń i tyle. Dopiero w tamtym roku, przecież w tamtym roku w październiku dopiero gdzieś tak miałem 300 subów, dopiero wtedy mi gdzieś skoczyło, no. W końcu zrobiłem taką serię, która się przejęła się Europka, no i jakoś to ja jadę z tym, co nie. Też właśnie, żebyście się, jak próbujecie tutaj z YouTubem, to żebyście się po prostu nie chęcali po pierwszym, nie wiem, tygodniu, dwóch, trzech. No chyba, że po prostu, nie wiem, no. A czy wiecie, jak nie wiem, robicie to dla hajsu czy czegoś, to wiadomo, że wam trudniej będzie to na pewno. Ja to robiłem, wiecie, dla zabawy, bo lubiłem po prostu nagrywać, lubiłem nawet te kilka komentarzy przeczytać sobie, jak tam było pod odcinkiem, czy nawet jeden komentarz, i tak dalej. I po prostu bez problemu nagrywałem, nawet jak miałem te 20 wyświetleń, czy nawet mniej czasami na odcinku, przez te dobre 2-3 lata. Tyle serii zrobiłem, dopiero potem się zaczęła takie boom wielkie na moim kanale. No to jest oczywiście też duża zasługa tego, a po pierwsze, że zacząłem nagrywać Europkę, a po drugie, że Repus mnie zaprosił do tej serii z YouTube Universali, gdzie grałem Rosją na początku, czyli Moskwą wtedy, Moskwą, potem miniłem w Rosję i tak dalej. No to tam właśnie poznałem resztę, wtedy też miałem taki duży przyrost i potem coraz więcej, to potem Wojnę Widzów zrobiłem pierwszą, to Wojna Widzów też takim wielkim sukcesem była, seria z Polski, takiej starej Polski, tam od roku 1896, pamiętam, potem była, o czekaj, jeszcze 20 lat, dobra, jeszcze 20 lat. Potem też, nie wiem, Wotanlandia była, no dużo było serii też, właśnie te Multika były fajne. No i oczywiście ta Polska ostatnia, która no po prostu zniszczyła system, bo jak ja wbijałem 5000 nawet ten rok cały, czy coś takiego można powiedzieć, a potem zrobiłem w serię z Polski współczesnej i 3000 zgarnąłem bardzo, bardzo szybko, w 2 miesiące, coś takiego. A więc naprawdę, no tutaj też, kurde, trzeba właśnie trafić dobrze. Znaczy to, że ja widzowie od długiego, czy naprawdę długiego czasu pisali, rób serię z Polski współczesnej, a ja za każdym razem mówiłem, że nie podoba mi się to, nie podoba mi się Unia Europejska, tam system Unii Europejskiej i tak dalej, mechanika, nie będę nagrywał tego, ale w końcu myślałem sobie, a nagram, czemu by nie, spróbuję. Wyszedłem z Unii Europejskiej i co? I poszło bardzo dobrze, no i tutaj widzę, że często trzeba się słuchać widzów i tyle. Też, to znaczy pamiętajcie, że ostatecznie to wasza musi być decyzja, to nie tak, że nie wiem, macie, widzowie wam piszą, że macie robić to coś, co no tak bardzo nie chcecie robić i robicie to na siłę, to też nie o to chodzi. Ja to Polskę współczesną brałem pod uwagę, dlatego dałem ankietę, czy chcecie, czy widzowie chcą. Widzowie brali, tak, nagrywaj, no to nagrałem. Jakby mi po prostu mi widzowie, nie wiem, pisali, znaczy dlatego też na przykład nie robię otwartych ankiet. Z jednej powodu dlatego, że pewnie bym miał w tym otwarcie ankiecie praktycznie cały czas Adolf Hitler albo ten, wujek Stalin, tak? Cały czas jako opcje najwyższe, czy tam, nie wiem, lubię placki. Ale dlatego, że po prostu, no, co jeśli widzowie by wybrali mi na przykład jakąś gierkę, którą mam nagrywać, czy kraj, który mam grać, którego ja po prostu będę nie cierpiał, ja będę na siłę nagrywał, to widzowie to od razu podłapią, będą widzieć na pewno, że ja nagrywam na siłę i tak dalej i po prostu to będzie złe. No, więc po prostu, dlatego ja wolę na przykład wybrać sobie państwa, którymi mogę grać, które mi się spodobają i dopiero wam te państwa dać do wyboru i wtedy wybierzecie. Tak na przykład jak na tym 12-godzinnym w Steamie, było właśnie to złe, że... Ja tam pamiętam, że na początku, jak zaczynaliśmy wybierać kraje, to tak na czacie był wielki spam, jeszcze raz spam po prostu, jakimi krajami mam grać. Ja tam
Może tym zagrać i potem wiecie, ludzie mi pisali, ja nie wybierasz co innego, ja to w końcu po prostu powiedziałem, a pierdzielę to, wybieram Etiopię i tyle. No i, i było spoko, no bo wiadomo, że nie każdemu tego, nie każdemu będzie się podobał wybór państwa, którym będę grał. Tak zawsze jest. Ale żebym się tak gadał, Boże. 20 minut, czekajcie, która godzina jest. O Boże, 14.13. Za dokładnie jakieś niecałe 20 minut ja muszę jechać do pracy. Ja pierdzielę, a mi się nie chce, czajcie? Piątek w ogóle, co nie? Ostatni dzionek, więc tak jakoś to szybko minie. Ale tak mi się nie chce, tak mi się cholernie nie chce po prostu do tej roboty jechać, że chętnie bym wziął urlop, ale już urlopu nie mam, bo cały urlop wykorzystałem na czas pomiędzy świętami a Sylwestrem. I wtedy będę miał dużo czasu, to wtedy będę mógł sobie z wami tutaj więcej posiedzieć na YouTubie, pogadać, streamować może. Bo nie będzie miło. Czekaj, napijcie wody, bo tak mówię, gadałem, a to akurat 3 lata ostatnie zlecą. Albo i nie zlecą. Nie biją. Wszyscy się biją. Widzicie swoje kraje? Mam nadzieję, że widzicie swoje kraje. Pamiętacie swój kolorek? Tak dalej. Wszystko pamiętacie. I zostało nam ostatnie miesiące i pum! Trafione. Trafione. I po pierwszym odcinku pierwsze miejsce zajmuje Andrzejów. Drugie Elsewhere. Trzecie Monarchia. Jaka? Monarchia? Monarchia Masońska. Czwarte Alparia. Cesarstwo Lechistanu, Królestwo Gimbazy, Imperium Dresa, Kebab Empire, Roar, Make Obama Great Again, Roman Empire, Caldera, Święty Związek Bociana. Prawdopodobnie, nie jestem pewien. Ciemnogrodek, Imperium Polonijne. To jest pierwsze 15 państw po pierwszym odcinku. Potem macie tutaj, jak widzicie, popatrzcie sobie na wasze państwo. Możecie zapauzować gierkę, odcinek i zobaczyć, jakie statystyki wasze państwo ma. Okej, ja wracam na górę i pokażę jeszcze lidera, jeśli chodzi o income. Najwięcej ma Andrzejów. Jeżeli chodzi o technologię, najwięcej mają 4 państwa. Michland, Polrusja, Rzeczyca i Królestwo Gimbazy. Jeżeli chodzi o ideę, 2 państwa górują, Imperium Kolonijne oraz Etnicznie Widzowie Pochylonego Niedźwiedzia. Jeżeli chodzi o wojsko, no to w Force Limicie najwięcej ma Andrzejów. W Manpowerze najwięcej ma Andrzejów. I w wojsku najwięcej ma Imperium Pancernych. Cała reszta, jak widzicie, możecie pauzować i zobaczyć sobie. Jak pauzujecie, to i dajcie łapę w górę, bo czemu by nie. A ja się z wami żegnam, lecę do pracy, życzę wam miłego weekendu, jutro się widzimy oczywiście na samym odcinku, pewnie też Shadow Tactic i oczywiście na Multiku, więc na razie pa, see ya.